Cześć Wiązpijacze, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Co mi się na winie. Zdaje się, że po najdłuższej przerwie w historii tego kanału, chyba 3 tygodnie albo 4 nawet, nie było nowego odcinka. Musicie zrozumieć, że my musimy razem z kolegą Mikołajem, który jest za kamerą, zgrać swoje kalendarze. Oprócz tego mam jakieś tam prace, mam jakieś tam rodziny, jakieś tam wyjazdy. No i tak to widzicie, tak to w ogóle wygląda. No dobra, ale w końcu udało się spotkać. No i myślę, że w końcu też udało się natrafić na wino, które moim zdaniem może Was zaciekawić, dlatego że wino pochodzi od producenta, który na kanale Co mi się na winie jest bardzo dobrze znany. Mówimy o producencie, który nazywa się Barbeitos i to jest, słuchajcie, 7 wino tego producenta na kanale. Zaraz o tym powiem więcej. I teraz tak. Tak jak ostatnio, od razu poproszę Was o komentarz. Komentarz, powiedzmy, że niech brzmi Portugalia. Dlaczego? No dlatego, że właśnie z Portugalii pochodzi to wino. Dajcie też znać, czy ktoś na przykład w tym Euro, które się właśnie skończyło, kibicował Portugalii. Jeżeli tak, to napiszcie CR7. Dobra, słuchajcie, teraz tak, Barbeitos. Barbeitos, bardzo ciekawy producent, który robi głównie wina w regionie Tejo, który swoją drogą też jest ciekawym portugalskim regionem, bardzo fajnie się rozwijającym. I 7 wino w tej chwili przed Wami. Były już 2 czerwone, były 2 białe, było też jedno wino z regionu Vinho Verde, czyli generalnie wino Vinho Verde, może tak. I jedno wino musujące. I muszę Wam powiedzieć, że jest to producent, który mnie ujął tym, że naprawdę oferuje rewelacyjny stosunek jakości do ceny. A propos ceny, to wino możecie kupić w Auchan za 19,99, no, czyli za 2 dychy. I teraz tak, ja tego wina musiałem troszkę w Auchan poszukać. Nie było go w sekcji win różowych, nie było go w takiej sekcji normalnej, że tak powiem. Wydaje mi się, że to dlatego, że teraz w Auchan trwa taki festiwal drinków letnich, czy festiwal letnich win, powiedzmy, między innymi win. Więc to wino być może będziecie musieli znaleźć w jakiejś innej sekcji, albo po prostu spytajcie, gdzie ono może być, bo tam zazwyczaj ktoś się kręci, który się tymże działem opiekuje. Także wydaje mi się, że nie będziecie mieli problemu, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie szukać na półkach różowych win, no to możecie mieć drobny problem, przynajmniej na razie. To jest nowość, więc pewnie za jakiś czas to wino będzie już normalnie usytuowane, ale w tej chwili taka sytuacja, od razu mówię, żebyście nie mieli z tym problemu. Żeby jeszcze taki większy kontekst trochę Wam to wino wpisać, bo być może będziecie to oglądać za 3 miesiące albo za 3 lata. Nagrywamy to w połowie lipca 2024 i jest upał. Jest naprawdę upał. 30 stopni w cieniu, 55 w słońcu i ogólnie uważam, że tego typu wina, czyli wina różowe, myślę, że na taką pogodę są bardzo odpowiednie, aczkolwiek nie tylko, bo wina różowa mają wiele, wiele zalet. Ja to wino piję przed Wami pierwszy raz, więc to jest swoisty test. Mam nadzieję, że to wino w teście wypadnie dobrze, dlatego że no dobrze jest mieć sprawdzone różowe wino, które no też wiele nie kosztuje, a jest łatwo dostępne. 3 słowa o tym winie, tym konkretnie. No wino, nie wiem jak to wygląda w kamerze, powiedzmy, że ma taki kolor no łososiowy, tak bym to nazwał, taki raczej jasna wersja różu. 11% alkoholu, wino jest wytrawne i macie tutaj 2 odmiany, z których to wino jest złożone, Touriga Nacional i Cabernet Sauvignon, czyli taka mieszanka no, powiedzmy, klasyczna w tym sensie, że bardzo mocno portugalska odmiana Touriga Nacional, no i Cabernet Sauvignon, wiadomo, odmiana mocno międzynarodowa. Zanim zapomnę, polubcie proszę od razu film, dajcie łapkę w górę, bo to chyba zawsze też troszkę filmom pomaga. I możecie kanał subskrybować, ostatnio trochę subskrybentów przybyło. Co ciekawe, zauważyłem, że bardzo dużo subskrybentów przybywa, kiedy mamy przerwy w nadawaniu. Może musi mi to dać do myślenia. Może lepiej nie. Dobra, wracając do wina. Jeśli chodzi o technikalia, to chyba wszystko. Także myślę, że nie pozostaje nic innego, jak to wino otworzyć. Ciekawa sprawa. Na korkach win Barbeitos, aczkolwiek nie tylko, bo też inne wina z Tejo mają taki napis Enjoy. Enjoy myślę, że napis adekwatny do sytuacji. Tutaj jest jeszcze taki jeden napis, ale to Wam zaraz pokażę, jak on brzmi, bo myślę, że też ma sens.
Także tak, słuchajcie, komentarz Portugalia. Jeżeli ktoś z Was kibicował Portugalii w ostatnim Euro, no to też możecie dać znać. A pamiętajcie o tym, żeby film polubić, pamiętajcie o tym, że kanał można subskrybować i pamiętajcie o tym, że life is too short to drink bad wine. Dobra. Ze wszystkimi hasłami na tym korku się zgadzam. Tak ogólnie. Okej. Wino do kieliszka. Naleję taką słuszną porcję, żebyście się nie zdziwili. To nie dlatego, że jestem bardzo spragniony, aczkolwiek trochę jestem, ale dlatego, że ponieważ to wino ma dość jasny kolor, to chciałbym, żeby ten kolor był widoczny, a przy większej dawce on powinien być w miarę łatwy do uchwycenia. No tak to wygląda. Przyznacie, że wino raczej jasne, jak na wino różowe, w tym sensie, że bardziej właśnie wchodzi w taki odcień łososiowy niż taki nasycony różowy. No ale to akurat wśród win różowych jest mocno popularne. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli zastanawiacie się, jak robi się wino różowe, bo są różne teorie bardzo ciekawe na ten temat, to muszę Wam powiedzieć, się pochwalić, że jakieś 15 lat temu nagrałem o tym film, jest na kanale, możecie sobie wpisać wino różowe, co mi się na winie i tam na pewno wyskoczy Wam odcinek pod tytułem jak się robi wino różowe, czy jakoś tak, bardzo prosty był to tytuł, pamiętam. I tam przez cały odcinek nawijam o tym, jak wina różowe są robione, także jeżeli temat Was interesuje, albo inaczej zróbmy. Do tego odcinka dam Wam odnośnik pod spodem, pod filmem, także możecie sobie kliknąć w ten link. Od razu też polecam Wam Instagram, tam też jest odnośnik do mojego Instagrama, zawsze także, jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, no to też zachęcam, żeby to śledzić. Natomiast polecam Wam też w wyszukiwarce YouTube'a sobie wpisać, co mi się na winie Barbados, a to z kolei dla tych, którzy interesują się innymi winami, które już były na kanale zrecenzowane od tego producenta. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak te inne wina wypadły, no to możecie sobie taki zabieg wykonać. No dobra, wracam do wina. Barwę sobie już omówiliśmy. No i jestem ciekawy, jak aromatycznie to wino się przedstawia. No ładnie. Ładnie, przede wszystkim dosyć intensywnie. Jest bardzo charakterystyczny aromat dla win różowych, a mianowicie aromat truskawkowy. Ale jest też ciekawa kwiatowość. Takie kwiaty, jakieś bratki, jakieś fiołki, coś takiego. Delikatna nuta malin i delikatna nuta, może nawet nie taka delikatna, takiej mineralności, czyli takie klimaty kredowe, wapienne, coś tutaj takiego jest. No ładnie złożone wino. Ładnie złożone wino, czyste, dosyć mocno owocowe, trochę kwiatowe, trochę tej mineralności. Wszystko do siebie pasuje, więc myślę, że zachęcająco pachnie. No i też dobrze smakuje. Dosyć wytrawne wino i muszę przyznać, że mi to akurat pasuje. Ta kwasowość jest dosyć mocna, aczkolwiek prawdopodobnie w drugim łyku już to wino będzie bardziej stonowane, bo ten pierwszy łyk, jeżeli wino jest dość kwasowe, jest zazwyczaj taki właśnie wyczulony na tym punkcie. Ale wino jest dobrze złożone, jest właśnie znowu takie świeże, czyste. Czuć tą owocowość, czuć tą mineralność, świeżość. Myślę, że na taką pogodę jest naprawdę spoko. Czuć truskawkę. Tak jak mówiłem, ten drugi łyk już jest bardziej wygładzony. Ta kwasowość już jest stonowana przez to, że Wasze podniebienie już jest z nią bardziej takie obyte. No ładne wino. Ładne wino. Ładne w tym sensie, że się dobrze zrobione, dobrze zbudowane, bardzo czyste. To mi się podoba. Taki czystość smaku, czystość owocu. Nie ma tutaj nic, co burzy całość. Ani w aromacie, ani w smaku. Także no kolejne dobre wino od tego producenta.
Także jeśli jesteście ciekawi, na czym ta czystość i ciekawość polega, no to po prostu nie pozostaje nic innego, tylko się z tym winem zaznajomić. I oczywiście zawsze zachęcam do tego, żebyście dawali znać, co wy o tym winie myślicie. Jeżeli je spróbujecie, a być może już je znacie, dajcie znać koniecznie w komentarzach. I teraz tak. Wina różowe to są wina, które z jednej strony kojarzą się z latem, z jednej strony, z drugiej strony kojarzą się z takimi daniami dosyć lekkimi, między innymi letnimi, powiedzmy. Mniej więcej wina różowe stosuje się do tych samych potraw, do których pasują wina białe raczej, czyli ryby, jakieś owoce morza, sałatki, no raczej lżejsze potrawy. Aczkolwiek jest też taka teoria, która mówi, że wina różowe, łącznie z winami musującymi, są jednymi z najbardziej uniwersalnych, jeżeli chodzi o łączenie wina i jedzenia. Także czasami jest tak, że wina różowe pasują nawet do lekko cięższych potraw, jakichś wieprzowych historii, tego typu spraw. Aczkolwiek tutaj, z racji tego takiego owocowego charakteru, mocno kwasowego, myślę, że raczej taka lżejsza kuchnia do tego wina będzie pasować bardzo dobrze. Ja, jako winospijacz lubiący wina wytrawne, nie mam nic przeciwko temu, żeby tym winem się raczyć nawet bez żadnego jedzenia, po prostu w momencie, kiedy jest taka patelnia na dworzu jak teraz, no to kieliszek takiego wina naprawdę czysta przyjemność. Polecam. Polecam to wino, dwie dychy w Auchan. Taki teraz delikatny smak, taki słodszy, jakby takiej gumy balonowej, ale nie jakiejś takiej dziwnej, tylko takiej właśnie, to też się dosyć często zdarza w winach różowych. Fajne wino, fajne wino. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby film polubić. Pamiętajcie o tym, żeby dać komentarz pod tytułem na przykład Portugalia. Taka jest moja sugestia. Dajcie znać, czy to wino znacie, albo czy chcecie się z nim zaznajomić, albo już się po jakimś czasie zaznajomiliście i co o nim myślicie. Subskrybujcie kanał, co mi się na winie. No i tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Jeżeli nie, to za jakieś 5. Ale na pewno jeszcze się zobaczymy. Ja żartuję. Tak naprawdę no, postaramy się jakoś tutaj wyrównać te straty, które ponieśliśmy w ostatnich tygodniach. No i dobra. No i tyle. No i co? Co będę tutaj siedział i tak sam gadał do siebie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.